tutaj zrobić. Śląsem jest, choć teraz! Który uciekał na czasową pozycję Bolszewski sam. Teraz dopiero do łyko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Majna! Witamy Was w kolejnym odcinku z innych aren programu, który w tej chwili transmitujemy prosto z Szczabieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale prowadzą to Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. W tym programie właśnie omawiamy wszystkie inne dyscypliny sportu, tylko nie piłkę nożną, a zaczniemy, Jakubie. No, Górnik Zabek, Książ, koszykówka. Mecz z Lechą Pępin. Wyjazdowy mecz. Tak, coś co wszystkich zaskoczyło, jeżeli chodzi o jakość meczu. I ostatnią kwartę. No nie, trzecią bardzo. Trzecią kwartę, ostatnia wyrównana, bo już weszli zawodnicy z rezerw, więc... Tak, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mówiliśmy, że Górnik męczy, że nie da się tego oglądać. Potem zagrali dwa mecze z rzędu takie, na które chciało się patrzeć. I teraz ten konkretny mecz tutaj pokazał. Bijemy się w pierś trochę, bo... Na chyba ty. Tak? Się wcale nie bije. Konstruktywna krytyka jest zawsze potrzebna. Prawdziwa krytyka cnoty się nie boi. No widzisz, dobrze powiedziałeś. A też mówiłem, że trener będzie rozkręcał drużynę z meczu na mecz. No nie, może dokręcał, trudno ocenić. W każdym razie... Prawdziwa krytyka cnoty się nie boi, panowie. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. No, lapsusik językowy. No my wiemy, o co chodzi, myślę, że inteligentni widzowie też wiedzą, o co chodzi. A my tylko mamy inteligentnych widzów, więc każdy wie, o co chodzi. W każdym razie niesamowita kwarta trzecia, nie? Zawsze to Górnik miał tu problemy, tym razem 28-6 wygrana w tej kwarcie i wydaje mi się, że ta kwarta praktycznie rozstrzygnęła ten losy tego meczu. Znaczy już na półmetku też było dosyć wysoko, bo przecież w drugiej kwarcie też poszliśmy mocno do przodu. Po pierwszej wyrównanej, aczkolwiek przegranej dwoma punktami, w kolejnej zwycięstwo różnicą 12 oczek i na półmetku takie w miarę bezpieczne prowadzenie różnicą 10 punktów. No zgoda. Piotr Niedźwiecki 16 punktów, znowu spora liczba zbiórek, bo z tego co widzę tutaj w statystykach to jest ich 10. Znowu double, nie? No to wygląda dobrze. Jak zwykle całkiem dobre występy Konrada Nawdo, nawet koszykarze, no koszykarze, kibice koszykówki na pewno wiedzą, że już na boisku... Duet braci. Tak, Daniela Nawdo, bliźniaki, nie? Dobrze, trudno ich rozpoznać, nie? Jednojajowe w takim razie chyba. No nie wiem, tak sobie... Mogą się koszulkami na co mieć. No w każdym razie tych punktów trochę wyszło nieźle. Miłosz Góreczyk 16. Jak ktoś te... Kowalenko w Italii 17, bo nie wspomniałeś. No nie wspomniałem o nim. Nie wspomniałem z tego względu, że to też nie tak często się zdarza, żeby górował nad resztą chłopaków, ale... Ale to jest już drugi taki mecz, czy z kolei, gdzie też bardzo dobrego postawa w meczu. No myślę, że to przede wszystkim mecz pokazał, że ta drużyna ma duży potencjał. Nie grał dzisiaj Amerykanin Jackson. Kontuzjowany, chyba tak mi się przynajmniej obiło uszy i stąd Daniel Dawdow w zespole. Najwyższa seria punktowa 13 dla Górnika. Tylko można powiedzieć raz prowadziła drużyna z Pelpina, bo to tak w woli ścisłości. 38, najwyższa seria punktowa 13, 38 punktów, największa przewaga Górnika w tym meczu. Nie? Także można powiedzieć, że ten mecz bez historii tak naprawdę. Tak naprawdę bez historii, szczególnie w drugiej połowie. Tak, wygrana pewna, spokojne prowadzenie. Napisał kolejną historię dla Górnika. Czekamy za to teraz 28, godzina 16, mecz przyjaźni z GKS-em. No mecz przyjaźni to zawsze mówimy na trybunach, tak? No, na parkiecie możemy się spodziewać naprawdę ostrej walki, ale już pewnie możemy dzisiaj otwarcie powiedzieć, że hala powinna być pełna, bo ze względu na te dwa ostatnie mecze, które graliśmy u siebie w środę, późnym popołudniem, czy nawet wieczorem, no wiadomo, że z takich, a nie innych przyczyn troszeczkę miejsc wolnych było. Teraz myślę, że chociażby z tego powodu, o którym wspomniałeś, tak, że jest to mecz przyjaźni na trybunach, na pewno możemy się spodziewać doskonałej, fantastycznej atmosfery, plus pewnie jakiejś oryginalnej oprawy w... Na pewno będzie coś kibiców. Wykonaniu kibiców, bo tak. Tutaj zawsze tak było. No warto wspomnieć, że Górnik jest teraz na pierwszym miejscu. Bilans 6-1, 3-0 w domu. Myślę, że to zostanie podtrzymane, aczkolwiek różnie na to można patrzeć.
Tych na wyjeździe do tej pory tylko jedno zwycięstwo, trzy porażki. Ja powiem wam, że tak jakoś regularnie mam okazję spotkać się z Marcinem Sterengą, byłym znakomitym zawodnikiem Górnika Wałbrzych, koszykarzem. Spotykam się na saunie i powiem wam, że Marcin z olbrzymim uznaniem komentuje wyniki Górnika Wałbrzych i również pracy Andrzeja Adamka. Mówi, że to naprawdę jest wspaniały fachowiec i to musi mieć przełożenie na wyniki. No i ma, bo oprócz tej wpadki w pierwszej kolejce, dosyć niespodziewanej, biorąc pod uwagę grę biało-niebieskich do przerwy, no to jednak w pozostałych meczach, mimo że czasami było tak twardo, tak? Twardo i oczy bolały od postawy Wałbrzyszan, ale jak zawsze mówimy, na końcu jest wynik. A ten wynik jest dla Wałbrzyszan, dla zespołu trenera Adamka i Rafała Grapińskiego wręcz doskonały i oby panowie było tak dalej również w najbliższą sobotę. No to powiem tak, pierwszy turniej koszykarz na wózkach. Mam nadzieję, że... Za nami. Za nami. No na pewno, mam nadzieję, że to będzie taki prognostyk do tej lepszej gry w lidze, prawda? Bo już... Przecież tutaj powiem ci troszeczkę, tak mnie to zabolało lepszej, bo dwa lata z rzędu nasi koszykarze Górnika Toyoty, brązowy medal mistrzostw Polski, więc to nie jest tak źle. Przypomnę ci Bartku, że tym bardziej, że się zmienił trener koszykarzy i troszkę skład. No wiesz, to jest właśnie to moje takie, mam nadzieję, że będzie lepszy, bo generalnie ten zespół to jest taka bardzo fajna mieszanka wybuchowa, można go zagrać kapitalne spotkanie, wygrać z faworytem, albo też powiedzmy gdzieś się potknąć po drodze. No mamy przykład tutaj teraz choćby tego turnieju i drugie miejsce w Wałbrzychu w zespole przeciwnikami Konstancin, Kraków i Poznań. Pamiętam w zeszłym sezonie, gdy miałem okazję komentować mecze tych drużyn w rozgrywkach ligowych, Górnik Toyota Wałbrzych ze wszystkimi tymi zespołami wygrał swoje mecze i to tak pewnie zdecydowanie podobało mi się to, jak ta drużyna się prezentowała. Teraz troszkę to inaczej wygląda. Zawsze jakieś zmiany powodują, że pewne wahania formy mogą być. Jestem przekonany, że na samą ligę to będzie inaczej wyglądało, tylko że pierwszy mecz gramy z mistrzem Polski. Mistrzem Polski, dokładnie. To może być tak naprawdę mylne wyobrażenie tego, co ten nasz zespół potrafi, biorąc pod uwagę tak silnego rywala. Ja przypomnę klasyfikację ubiegłoroczną. Mistrz Polski Orto Medico Scyzory Kielce. Drugie miejsce KSS Mustang Konin. Trzecie nasz wspomniany Górnik Toyota Wałbrzych. Czwarte IKS GTM Konstancin. Piąte Four Heroes Kraków. Szóste zespół z Poznania. I to, co wspomniałeś, na dzień dobry od razu mocne uderzenie, bo do Wałbrzycha przyjeżdża zespół z Kielc. W niedzielę o godzinie 12 w samo południe podejmujemy ich w hali Aqua Zdrowie przy ulicy Ratuszowej. I to będzie taki naprawdę prawdziwy sprawdzian umiejętności Wałbrzycha. Ja ciekaw, ponieważ podczas turnieju nie wszyscy grali dużo minut, wszyscy zawodnicy nasi. Część grała mniej, część grała więcej. Ciekawe, jak będzie w spotkaniach ligowych, czy wszyscy będą dostawali okazję do tego, żeby pograć, czy jednak będzie to na przykład jakaś główny czcionk kilku zawodników, którzy będą biedni. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, zapomniałem. W zeszłym roku i w poprzednich latach ta ławka była dosyć długa. Tak, dosyć długa. Wiecie, tam jest pewien przepis. Każdy zawodnik występujący na wózku ma swoją liczbę punktów. Punktów, tak, za niepełnosprawności. I teraz nie pamiętam tej liczby, dokładnej liczby, ile punktów na boisku. Arek Chleba, ty jesteś w tym olbrzymim fachowcem, czekamy na twój komentarz. Bo ty mi to nieraz tłumaczyłeś, tak. Ja też wiem, że właśnie ta liczba, suma liczb punktów musi się zgadzać. Zawsze na boisku musi być dokładnie, nie może przekroczyć tej kwoty, tej liczby. I ta bariera czasami sprawia, że trener widząc pewne rzeczy gdzieś z boku, nie zawsze może dokonać zmiany, mimo że sam wie dobrze o tym, że taka zmiana jest potrzebna. Więc myślę, że to też ma znaczenie. Czyli popatrzcie, świetnie grają, są świetnymi sportowcami mimo swojej niepełnosprawności, a jeszcze zobacz ile obostrzeń dodatkowych, żeby rozegrać mecz. No niepełnosprawność nie równa niepełnosprawności. Niektórzy mają większe urazy, niektórzy mniejsze. Przecież twój przyjaciel Paweł Biel, tak, który jeszcze niedawno
no, był, że tak powiem, pełnosprawnym sportowcem. Po wypadku niestety stracił obie nogi i teraz zaczął trenować i mam nadzieję, że z sukcesami będzie grał w koszykówkę na wózkach. Paweł to jest taki zawodnik, który wszystkich dookoła, znaczy zawodnik, w sensie człowiek, który postawił się szybko, szybko wrócił do formy i zobaczcie, szybko wrócił do treningu, oczywiście w innej już dyscyplinie, ale to jest dla mnie człowiek fenomen, którego serdecznie pozdrawiam, podziwiam. Zobaczymy, jak będzie w niedzielę. Ja za to chętnie wrócę do tematu młodzieżowych rozgrywek. Ale jeszcze nie wspomniałeś o turnieju. Kto wygrał? Czy powiedziałeś? A nie, słuchaj, widzisz... No, zaczęliśmy rozmawiać o turnieju, ale powiedziałeś, które zespoły brały udział, wzięły udział, ale nie powiedziałeś, kto wygrał. No i popatrzcie, jaka fajna wtopa, nie? Ale rzeczywiście, Konstancin pierwsze miejsce, drugie miejsce Górnik Toyota Wałbrzych, to było w niedzielnym finale. O trzecie miejsce walczyła drużyna Heroes Kraków i ona pokonała IKS 2017 Poznań. No to tak naprawdę pokazało też mniej więcej, co się wydarzyło w tych innych zespołach, jak się wzmacniały, jak się osłabiały, jak będą grać w lidze. Liczę naprawdę na dobry sezon naszego Górnika Toyota Wałbrzych i pewny jestem jednego, że ci zawodnicy, niezależnie od tego, jakiego będą mieli przeciwnika, zagrają na full swoich aktualnych możliwości. Kto wie, może znowu Meda w tym sezonie zobaczymy. Wiem, że ten ubiegłoroczny wynik został odebrany z dużym niedosytem, bo tak naprawdę ten półfinał, szczególnie po wygranym meczu u nas i później, no niestety, rewanż. Słuchaj, ten półfinał, ja pamiętam, bo go pokazywałem, to wyglądało tak, że na spokojnie można było wygrać nie tylko taką różnicą punktów. Był moment, gdzie Górnik prowadził dużo, dużo bardziej okazale, zabrakło tam naprawdę niewiele, żeby wygrać, powiedzmy, dwoma, trzema rzutami więcej i później tam na miejscu awansować do wielkiego finału. To wiem, to się wtedy skończyło. Generalnie no trudno, nie można mieć czasami wszystkiego. Ważne, że ten powtarzalność tutaj jest, prawda, drugi medal z rzędu. No i ta marka Górnik Toyota Wałbrzych zostaje w głowie kibiców już na dłużej, że to nie przypadek, że to nic, no, co mogłoby gdzieś tam się za chwilę, wiesz, skończyć. I dlatego warto cały czas przy tym być, dlatego warto cały czas o tym mówić, dlatego warto być na tych meczach, bo tej walki, którą tam zobaczycie jako kibice z boku, naprawdę nie zobaczycie. To właśnie chciałem podkreślić. Mecz jest o godzinie 12 w hali Akwazdoju w niedzielę. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. To, co Kuba powiedział, dyscyplina niezwykle ekspresyjna. Tam jest taka walka, przewracające się wózki, wręcz, no może przesadzam, ale iskry lecące z kół, ale walka jest tam naprawdę olbrzymia. Plus ambicja, plus naprawdę panowie z potężnie zbudowanymi rękoma. Bo... Tak, jak Paweł się bie a propos zbudowy, jak czasami go odwiedzam i jak widzę, jak się zbudował teraz, to jestem w ciężkim szoku, aż mówi do mnie, że sam mi ułoży plan treningowy, bo mówi, że... Ale u Ciebie najpierw rzeźba czy masa? Ja masę już robię. Tak, teraz rzeźba. Z rocznikiem 2010. Domoracki, przepraszam. Z rocznikiem 2010 wystąpił w tych zawodach. No i cóż mogę powiedzieć? Międzynarodowy turniej. Drużyny z Czech, z Polski, innych krajów. Górnik wygrał z Koroną z Krakowa 60. Tutaj jest tak jakoś dziwnie trochę napisane. Dzięki, Arek, za informację, bo dostałem od Ciebie maila, ale tak jest napisane, że muszę się mocno skupić na tym, co pisze, żeby się nie pomylić. Nie? Nie chcę się w Pawła zabawić. Dziękuję. Masz podzielność na szczęście uwagi. Tak. Wygrana 72-67. Później też z drużyną Sokol Praski z Czech 82-62 i SKM Zastra Zielona Góra 76-66. To były trzy mecze wygrane przez właśnie zespół z Wałbrzycha. Jedyna porażka, jakiej doznali, to przegrana z drużyną Walentiny Decin z Czech 10 punktami, 87-90. Walentiny? Ja to piszę Walentinici. Czekaj, Walecnici. Walecnici Decin. To naprawdę fajne nazwy, słuchajcie. Uwielbiam ten język. Gratulujemy młodym zawodnikom. Uwielbiam ten język.
Za to jeszcze młodzi chłopcy, których trenuje Hubert Kruszczyński i Kacper Jerzyk, wystąpili w turnieju, który też tutaj po Rzeszku miałem okazję swego czasu transmitować, bo to tak cyklicznie się odbywa w różnych miastach. Junior NBA Polska. Zespoły, wiecie, no, po losowaniu mają tam, przybierają miano jakiegoś zespołu z ligi NBA. W naszej drużynie przypadło Portland Trail Blazers, nie? No i tutaj genialne mecze, fajna zabawa, też drużyna, trzy zwycięstwa tutaj pokonała swoich przeciwników po naprawdę fajnych, atrakcyjnych meczach. Tylko że tu jest przede wszystkim fajna rzecz, bo tu się rozwija koszykówkę. W każdej z kwart dokonywane są zmiany, nie? Zawodnicy muszą zagrać. Cały zespół może mieć nawet 50 zawodników, prawda? Chodzi o to, że każdy z nich musi zagrać. I to jest piękna zabawa. Tutaj w Wałbrzychu, pamiętam, oglądałem jeden z meczów, komentowałem tak, no jeśli można to nazwać komentarzem, bo to ma taka czysta zabawa tych dzieci. Mały chłopczyk, ledwo tej piłki był w stanie dobiec, odbijać ją, ale gdy tylko udało mu się gdzieś minąć kogoś na trybunach, gdzie ci rodzice oglądali, wszyscy bili brawo, a on był przeszczęśliwy. Jeden z takich chłopców małych, który tam też wtedy występował, trafił do kosza, rzucił punkty. No to było coś niesamowitego, jaka była wielka radość tego jednego zawodnika, a i całych wszystkich ludzi, którzy tam bili mu brawo, nawet z tej drużyny przeciwnej. Nawet czasami było tak, że oni pozwalali mu, oczywiście w taki sposób, żeby on nie czuł się, że ktoś to robi specjalnie, prawda? Taka pozytywna motywacja do jego dalszej pracy. I to było niesamowite i podejrzewam, że w tym turnieju nie miałem okazji tego widzieć, ale porównuję do tego, co sam kiedyś pokazywałem jeszcze w poprzednim sezonie rozgrywkowym. To na pewno musiało wyglądać podobnie. I takie zawody pokazują, że ta młodzież garnie się do sportu, bo oni po prostu się tam tym bawią. No powiem wam, że zaskoczyłeś mnie, Kuba, tą informacją, ale powiem ci, dlaczego zaskoczyłeś mnie, wymieniając duet trenerski. Możesz przypomnieć ten duet trenerski? Tak, Hubert Kruszczyński. No to oczywiście Kruszczyńskiego wszyscy znamy. Kacper Jerzyk, słuchajcie, to jest osoba nietuzinkowa, bo Kacper Jerzyk, który jest od lat związany, ale głównie jako kibic z wałbrzyską koszykówką, widuje Kacpa, znam, mogę powiedzieć, 25 lat. I Kacper na co dzień jest znakomitym kardiologiem, jest lekarzem, ale jest również no, fanatykiem wręcz koszykówki. Pamiętacie, jeszcze kilka lat przed pandemią funkcjonowała Wałbrzyska Amatorska Liga Koszykówki? I tam między innymi było, tam no, bywało, że i dwie ligi były, ale było około 12-14 drużyn, więc Kacper Jerzyk też próbował swych sił na amatorskim parkiecie. Teraz panowie pozwolicie, że przejdę do dużych dzieci w pozytywnym słowa tego znaczenia i porozmawiamy o Minersach. Myślałem, że o nas będziesz mówił o dużych dzieciach. Porozmawiamy o Minersach. Odfajkuj sobie, żebyś później tak nie zapomniał. Tak. Miners Wałbrzych wygrały swoje spotkanie teraz z Hammers Łożyska Górnia. To ma ćwierćfinałowe, to tak zwane play-off. Tak, będą grać w półfinale 5 listopada. To tam tylko jeden mecz był? Tak, bo to zawsze jest tak, że się gra jeden mecz. No wiesz, to nie jest tam Stany Zjednoczone, gdzie jest Liga Zawodowa i gra się tak jak w koszykówce do iluś tam zwycięstw. No ale ten jeden mecz decydował tu w Wałbrzychu z racji klasyfikacji. Rozgrywał to zasadniczo, tak? Wygrany, piękny mecz, wspaniała sytuacja. Pozdrawiamy pana operatora od kamery, Daniel tak. I Paweł Ciciera będą wiedzieć, o co chodzi. Pod pewnym konta, który się wyświetli na dole ekranu. I numer konta. Natomiast, i kontakt do serwisu. Tak, słuchajcie, no, wygrana powoduje, że grają w półfinale. Z racji układu gier w rundzie zasadniczej miejsca w tabeli, ten półfinał odbędzie się w Bielanie. Będą grać z drużyną, wielokrotnym mistrzem Polski w tej kategorii rozgrywek, czyli 9-osobowej futbol ligi. I to jest coś w rodzaju, jak to słowo wymawia się, co często się śmiejemy, jak powiesz, że to są derby. I to będą derby, to będzie mecz zażarty na noże. Oczywiście ten mecz pokażę. Pokażemy tak, Bielawa Ols, czyli Sowy z Górnikami, Majer z Wałbrzych. Mecz piątek. Auls, panowie, Auls. Auls, yes, of course. Poważnie. Oczywiście. Yes, to będzie naprawdę. Ile ja się jeszcze nauczę się, tyle już wiele, wielu ciekawych rzeczy się od Bartka dowiedziałem. No jak się z kimś, kto uczy języka, rozmawia i się takie rzeczy mówi, a potem słyszy Auls, dobra, będę. To teraz powiem zabłysnę podczas komentarza, nie? Bo ja zawsze Auls mówiłem, nie? I wszyscy Auls. Mówią Auls, a to tak się mówi. Dobra, w każdym razie ten mecz będzie ciekawy. Naprawdę będzie genialne widowisko.
Tu się nastawiają jedni i drudzy na walkę wręcz na noże, nie? No i warto kaski będą trzaskały. No na pewno mogą. Oby zęby nie trzaskały. Słuchajcie, mogą pęknąć, to na pewno. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Warto tu oglądać. No to teraz, bo jest tea time, to przejdźmy. Tea time, to już po 17, to już podwieczorek, już dawno. Więc przejdźmy, panowie, do sportu nieco bardziej umysłowego. Czyli porozmawiajmy o szachach. No tak, a to bardzo ciekawe. To szachy są regularnym, że tak powiem, gościem w naszym programie, ale też wiemy, że mają szachy oglądalność, bo nawet wiem, że Kuba otrzymujesz podziękowania, między innymi z Hetmana. Tak, słuchajcie, no bo dużo ciekawych rzeczy rzeczywiście się w ten weekend działo i tutaj panowie z Hetmana Wałbrzyskiego Klubu Szachowego i dziękowali, chcieli, żeby jak najwięcej o tym klubie mówić, ale jest o czym mówić i tak naprawdę te zawody, które organizują i w których biorą udział, przepraszam, są niesamowite. Raz, dwa, mamy trzy punkty dotyczące szachów dzisiaj. Tak, no to z racji pewnych zawiłości trudno będzie rozwinąć się we wszystkich kwestiach. Rozgrywki szkolne, to było w dniu, w którym ostatnio emitowaliśmy program, w tym dniu były te rozgrywki rozgrywane. Dzieci się bawiły w hali Wałbrzyskich Mistrzów, doskonale grając w szachy. Zaraz potem odbywały się mistrzostwa w szczab na zdroju w szachach szybkich, to co wcześniej w Wałbrzychu. Też niesamowita frekwencja, generalnie no coś, co po prostu warto cały czas mówić głośno, bo szachy zaczynają być ponownie dyscypliną gdzieś postrzeganą bardziej na poważnie. A nie tak, że po prostu jak często do tej pory bywało, każdy mógł sobie zagrać w domu, kiedy miał na to. To powiem ci, Kuba, więcej. Moja córka, kiedy jeszcze rok temu chodziła do przedszkola, w przedszkolu miała zajęcia na panie z szachu, przychodził panie uczył dzieci. Ale to słuchaj, moje dzieci, które też w szkole podstawowej w pierwszych tych klasach 1-3 też tak miały. Tylko że no, nie było potem jakby kontynuacji. Ja szachy grać lubię. Nauczyłem się, podoba mi się ta gra, ale generalnie też nie mówię, że jestem jakimś wielkim specjalistą, tylko że lubię. No i często przegrywam, zdarza się, że wygrywam, natomiast po prostu lubię. No i wiem, ile to trzeba wysiłków to włożyć, żeby zagrać, ile to trzeba planować, jakiś tam ruch do przodu, żeby móc wygrać kolejną partię. Nie mówię, że byłbym chętny do tego, żeby grać w jakichś rozgrywkach ligowych, turniejach, chyba że jakichś amatorskich, prawda? No ale generalnie podoba mi się to. Ale na przykład moje dzieci wolą grać w Warszawie. W tych szachach błyskawicznych rozumiem, że powiedzenie refleks szachisty się nie sprawdza. No, zdecydowanie. I jeszcze to, co ty wyszukałeś, to też gratulacje, Paweł, dla ciebie, bo umknęło mi to gdzieś tam po drodze. Ten kołowy system, tak? Tak, 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 kołowy, czyli każdy z każdym. Dolnośląska Liga Szachowa, mecz, tak jak tutaj czytam szybciutko, w Oleśnicy, tak, to jest bibliotece. Trzecia liga z Pogonią. Tak. Oleśnica, wałbrzyski zespół zremisował 2,5 do 2,5. Tak, ale trzy pojedynki zakończyły się remisem. Na drugiej szachownicy okazał się nasz zawodnik najlepszy, czyli Robert Kosobucki, który pokonał Jakuba Bartłowicza. Niestety w piątej szachownicy nasza zawodniczka Alicja musiała uznać wyższość zawodniczki gości. Tak opisano to na profilu. Myślałem, że doznała kontuzji. No, wiesz, zdarza się, może coś tutaj... Łokieć tenisisty? Wszystko, to nie, ja nie wiem. To wiesz, te treningi jednak szachowe, gra w szachy, to nie jest tak, że przyjdziesz na chwilę... Można sobie plecy, bo wiesz, najgorszą pozycją, według tego, co wiem, najgorszą pozycją dla kręgosłupa jest pozycja siedząca. To dlatego ty chciałeś dookoła chodzić i grać w kołowym systemie. Żeby nie nadwyrężać kręgosłupa. Lecimy dalej do Grand Prix weteranów. Dużo tego się działo, dlatego tak staramy się akurat wszystkim. Z tym tematem wracamy tutaj, bo akurat tu odbywało się Grand Prix weteranów, czyli na hali Szczawieńskiego Mosiru. Tak, tak. Sobota, niedziela, to działo się sporo. Tomek Dolejczyk też występował, sparingował. I ja bym się dziwił, gdyby nie występował. No ale to jest jednak mimo wszystko wybitny tenisista jak na nasz region. Złoty medalista. Tak, to trzeba po prostu powiedzieć, zna się na tym. Kiedyś jak mało kto. Tak, zażartowałem. Jeżeli się nie mylę, to też sekretarz federacji. Tak, to też prawda, tutaj naszego Dolnego Śląska. Powiem wam tak, kiedyś zażartowałem sobie, żeby sobie zagrać z Tomkiem, sprawdzić co potrafię. Długo trwało? Nie. Czy zdobyłeś chociaż punkt? Zażartowałem, żeby zagrać. Nie powiedziałem, że zagrałem. Bo wiesz, nie doszło do tego, żeby powiedzieć to, jak chodź zagramy, nie? Jednak się nie odważyłem.
widząc jak on to potrafi robić, no a jeszcze do tego przecież gra w rozgrywkach ligowych teraz cały czas na co dzień, po prostu gra w tego tenisa, no to jednak mimo wszystko chłopak ma do tego takie... Cieszę się, że powiedziałeś, że chłopak. No właśnie też mi tam gdzieś to w głowie zakołatało ten chłopak. Wiecie, ja mówię o tenisie, oni zapamiętali tylko to jedno słowo, nie? Nie, bo ja też Tomka Durajczaka, którego serdecznie pozdrawiamy, pana dyrektora, którego serdecznie pozdrawiamy, no pamiętam jeszcze z tych czasów, kiedy przychodził na Podzamcze, na halę tam, na tą, na aulę, gdzie się rozkładały stoły tenisowe i tam ćwiczył też, grał i wtedy to był chłopak. My tak płynnie teraz przeszliśmy z szachów do tenisa stołowego, czy to tak... O Tomku rozmawiałem w kontekście szachów. Nie, w tenisie stołowym. To już temat szachów mam zamknięty? Tak. Bo tam miałeś 3 podpunkty. Tak. Umknęło mi, przepraszam bardzo panowie, umknęło mi. Bo to były szachy błyskawiczne. W systemie kołowym. No tak to wygląda. Jesteśmy w Szarnie, jesteśmy na mistrzostwach weteranów. Także naprawdę, naprawdę niesamowita impreza, zresztą zdjęcia możecie Państwo zobaczyć na stronie Szczawieńskiego Mosiru z tej imprezy, możecie zobaczyć na uzdrowiskowej gminie Szczawnozdrój. Polecamy, naprawdę trybuny były pełne. Tak jak widzę, faktycznie, trybuny pełne. Nie, nie, to prawda, to jest dyscyplina sportu, którą się lubi oglądać, a inna sprawa, że sami weterani, którzy przyjeżdżają na tego typu zawody, lubią też kibicować. To nie jest tak, że oni przyjdą, zagrają, pójdą do hotelu odpoczywać. Oni się cieszą tym, że mogą tu być, oglądają, dopingują. Oni po prostu przeżywają to na nowo, tą taką swoją młodzieńczą część życia z tych lat, kiedy sami rywalizowali na arenach sportowych. A poza tym to, co powiedzieliśmy, to weterani, więc myślę, że oni się po prostu znają wszyscy jak łyse konie od lat, żeby nie powiedzieć dziesiątek lat i po prostu dlatego lubią spędzać ze sobą ten czas. Znając osobowość i to, jak znamy dyrektora Tomka Durajczyka, to wiem, że te zawody musiały być perfekcyjnie przygotowane. No były, nie ma co ukrywać, były to jedne z lepszych imprez, jakie się odbywają tutaj w Szczawie-Zdroju. To co, panowie, siatkówka. Tak, i zostaniemy już do końca w tej siatkówce, męska, żeńska. Chełmiec, Wodociągi Wałbrzych. No i jeździł u siebie. Na koniec, nie, nie. Chełmiec, Wodociągi Wałbrzych zostawił na koniec, bo tam była Demolka w Żolach. Tak, tak, ja mówię o panach. A panowie to się nazywają KPS Chełmiec Wałbrzych. KPS, tak. Ci tutaj gonga wywali. Nie dosłyszałem, przepraszam. Myślałem, że zaczniemy od panów i no, dlatego tak. Zwracam ci uwagę, nie? Dobrze. Bielanianka zagrała tutaj mecz w hali Wałbrzyskich Mistrzów z racji tego, że swojej hali nie mogła akurat wykorzystać. No i rozmawiałem z trenerami, rozmawiałem z Fabianem Kurzawieckim już po meczu, przegranym przez Chełmca meczu. On mówił, że był zdziwiony przede wszystkim tym, jak dobrze Bielawianka sobie poradziła w tej hali, dużej hali, w stosunku do tego, w jakiej na co dzień Bielawianka gra. No ale rozmiar boiska jest ten sam. No nie, ale wiesz, to jest, ma znaczenie, jak masz ściany tuż zaraz obok, a masz dużo przestrzeni. Weź pod uwagę stadion Górnika Wałbrzych na Ratuszowej, no przecież na to mówią, wiele zespołów mówi na to lotnisko. Tak. Nie potrafią grać na tym boisku. Tak, to nie jest to samo. To zupełnie, wiesz, naprawdę ma inny wydźwięk, gdy jesteś na tym boisku, ale zupełnie inny, gdy tylko to z boku oglądasz. Też wiem, że tak na przykład się źle grało Chełmcowi na hali Gwardii Wrocław. Z tymi kolumnami, tam filarami. Tak, tak. Jest wszystko blisko, mimo że oczywiście to, co powiedziałeś, wymiar boiska jest taki sam, ale no ta przestrzeń i perspektywa to powoduje, że nie wszystkim się tam gra dobrze. W każdym razie Bielawianka, no nie chcę użyć takiego słowa brzydkiego, ale rozpykała Chełmca dosłownie zagrywką. Rozstrzelała. Ta zagrywka weszła jak w masło. Przyjęcie w pierwszym secie w ogóle nie funkcjonowało. Myślę też, że przyjęcie w trzecim secie również szwankowało. Trochę lepsza gra Wałbrzyszan w drugiej partii, ale też tam się nie udało z niego wyjść. No źle się to skończyło i szkoda. Źle i szybko, bo ja wam powiem, że kończyłem pracę około 19.30 i tak właśnie mówię, jeszcze zdążę. Tym bardziej, że przeczytałem na jednym z portali, że mecz się rozpoczął z opóźnieniem. Tak, więc mówię, jak będzie przynajmniej jeden mecz, przepraszam, jeden set wygrany przez Chełmca, to zdążę sobie jeszcze z aparatem podjechać czy podejść, bo jednak mieszkam dosyć blisko. Ale nie zdążyłem, bo poszło szybko, za szybko zdecydowanie. To, jak mówię, powiedziałeś, ma też odzwierciedlenie w tabeli. No, 10 miejsce w tabeli chyba nie jest zadowalającym miejscem. Nie wiem. Trener Fabian Kurzawiński swego czasu powiedział, że powoli zaczynałem sięgać ze sufitu, jeśli chodzi o możliwości organizacyjne, sportowe w takim wydaniu, jak teraz pracują. Bardzo chcą osiągnąć dobry wynik w tym sezonie, bo są mocno podparci młodzieżowymi zawodnikami, a ci, którzy się do tej pory gdzieś tam biją w rozgrywkach juniora młodszego, juniora
później mają stanowić znowu o sile tej drużyny i mają w przyszłym roku, czy też najpóźniej za dwa lata znowu wrócić do trzeciej ligi, żeby się tak jakby kształtować w rozgrywkach seniorskich. Ale tutaj zobaczcie, mają świetnych zawodników, taki Bartłomiej Nackowski, już jest dużo pytań o niego. Tak, jest młody, utalentowany, ale już z wynikami. Tak, ja jestem przekonany, że będzie trudno Chełmcowi zatrzymać tych najlepszych swoich zawodników rozwijających się wciąż. Bo no jednak jeżeli oni ciągle będą grać w drugiej lidze, to wiele nie osiągną. A jeżeli się pytają o nich kluby z pierwszej ligi, to znaczy się, że i będą wybierać tych zawodników. Dlatego szkoda tej porażki, to na pewno. Ale z drugiej strony też podoba mi się podejście w zespole sztabu szkoleniowego, który widać, mówi wprost, po tym co się dzieje, podziało w tym meczu, że zdają sobie sprawę z tego, że przegrali, zdają sobie sprawę z tego, że to nie tak miało wyglądać i żałują tego, co się stało, ale już wyciągają, słuchajcie, wnioski na kolejny mecz, już widzą, co należy poprawić, już wiedzą, jak należy ten zespół zmotywować do kolejnego starcia. I ten następny mecz, który jest w sobotę teraz od godziny 19 z Wolej Radomską, gdzie Chełmiec jest zdecydowanym faworytem, z racji tego, że Wolej Radomską jest Beniaminkiem i raczej powinien tutaj, no niestety, no nie mieć szans, o tak powiem, nie? Do ostatnich tabeli. To też. To ten Chełmiec będzie chciał udowodnić swoją wartość właśnie przeciwko takiej drużynie, bo to, że potrafią grać w środkówkę, wszyscy wiemy. Zaksa z Strzelcą Polskie wygrany po tej breku. Bardzo dobry mecz z Wieluniem, choć przegrany, no ale teraz trzeba to udowodnić. I na koniec tego tematu, chyba że Bartek jeszcze będzie chciał coś powiedzieć, ja oczywiście powiem, że wstęp na mecz jest bezpłatny, możecie przyjść, kibicować, a jeżeli tak się zdarzy, że nie możecie, chcielibyście posłuchać, czy obejrzeć, Jakub będzie komentował, będzie na meczu i transmisja będzie na Sportowym Odrze. Godzina? 19, panowie, tym razem wieczorem. Zapraszamy serdecznie. KPS Chełmiec, Wałbrzych, Wolej Radomsk. Ja tam zawsze lubię patrzeć na Michała Jerzyka, który może nie zawsze jest, wychodzi w pierwszym składzie, ale swego czasu dla naszego tygodnika 30 minut robiłem z nim rozmowę, kartę wałbrzyskiego sportowca. I powiem wam, że ten młody człowiek mi niezwykle imponuje, bo on oprócz tego, że jest bardzo dobrym siatkarzem, to jest też bardzo dobrym uczniem, który między innymi, nie wiem, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu wygrał, był laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej z biologii. I on otwarcie powiedział, że on wybiera się na medycynę, także być może w szeregach Chełmca mamy przyszłego lekarza. I jemu naprawdę kibicuję, bo my czasami postrzegamy tych ludzi właśnie przez pryzmat sportu, a to są ludzie, którzy też niosą swoją osobowością też pewne fajne, cenne wartości. Zaczyna się dziać to, co kiedyś już widzieliśmy w europejskich drużynach, gdzie zawodnicy byli dentystami czy innymi zawody prawnicze, a sport był dodatkiem do ich życia. Jeden z najlepszych piłkarzy w reprezentacji Brazylii, dentysta, który? Nie pamiętam, ale wiem, że w Holandii któryś też. Ja mówię o piłce nożnej. 82 rok. Sokrates, świętej pamięci. A to tego pana niestety. Sokrates z taką burzą włosów. I on był dentystą. Już nie żyje, bo on niestety miał taką jeszcze wadę, że był nałogowym palaczem i zmarł na raka płuc. Sokrates. No, ale Wyspa Owczych czy w San Marino wszyscy mają. Takiego poziomu. Przykład znalazłeś, tak. Liechtenstein, Andora, Gibraltar. Zobaczcie, jak wam rozluźniłem rozmowę. Super, panowie. A teraz na koniec, przepraszamy, że na koniec, ale na koniec o paniach. Znaczy to nie dlatego, że na koniec i przepraszać musimy, po prostu czasami wisienkę zostawia się na torcie. To prawda. Mecz, który panie zagrały w Żorach, opisałem jako aniołki na rozrabiały, bo wygrały 3-0 i to bardzo tak... Demolka. Tak, to była taka prawdziwa demolka pod tym względem. Oj, trener Olczyk to chyba szczęśliwy, nie był głosy. No słuchaj, no na pewno. Każdy trener jest szczęśliwy, jak twój zespół wygrywa, tak? Tym bardziej, że tutaj ta pechowa porażka była tydzień wcześniej 2-3. Tak, no ale też i my się pechowo 2-3 przegrany mecz. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że Chełmiec ma dużo większy poziom sportowy niż to, co mogłaby wskazywać tabela. No wiecie, ja powiem tak. No ale jeśli... w przeciwieństwie do panów są na 5. miejscu, a panowie na 10. Bo jednak są punkty. A ten ciągle tylko patrzy w tabelę. No tak, tu Bartek masz rację, to są punkty i Paweł tutaj tego nie zmienisz. Chełmiec wygrywając jeden mecz więcej wśród panów też byłby wyżej w tabeli o kilka pozycji, bo to jest normalne. Natomiast na sprawa, że ja przede wszystkim zwracałem uwagę na poziom rozegrania tych setów, bo grały nasze dziewczęta z dużo niżej notowanym zespołem.
I tu można było wygrać oczywiście za 3 punkty, to nie miało większego znaczenia, ale gorzej by to wyglądało, gdyby te mecze były wyrównane i na przykład każdy z tych setów, nie wiem, kończył się 25-23, 25-22. Tu było ewidentnie pokazane, kto jest mocniejszy. I to mi się naprawdę podobało. To pokazuje, że w następnym meczu z Polonią Łaziska Górne, który też w sobotę akurat, od godziny 15. Będzie bardzo ciekawy. Będzie naprawdę ciekawy, tym bardziej, że Polonia pierwsze swoje 2 mecze wygrała. Teraz na szczęście już mecz z Silesią Mysłowice, jak dobrze pamiętam, przegrana 1-3, już pokazuje, że wcale nie jest to tak pewne, że w każdym kolejnym ta Polonia będzie sobie radzić. Ciekawy jestem do tego, jak zagra nasz zespół. No myślę, że też przy pełnej hali, bo w obu przypadkach, czy panowie, czy panie, ta hala zawsze jest pełna. Powiem wam więcej, tak przejdę na chwilę do zespołów młodzieżowych. W Młodziczkach, turniej, który pokazywałem w zeszłą niedzielę, dziewczęta tam naprawdę, co dzieci ze szkoły podstawowej wciąż jeszcze, a hala była wypełniona gdzieś w granicach 200 osób, gdzie tam się mieści 1000 osób w ogóle na trybunach. W pewnym momencie, tym najbardziej szczytowym, tam naprawdę było gdzieś około 200 osób. I głośno tak niesamowicie, że aż się nie mieściłem w głowie. No, no rola rodziców oczywiście. Mecz 28 października o godzinie 15.30 w hali Wałbrzyskich Mistrzów. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, że mecz jest bezpłatny, możecie przyjść, kibicować, dopingować, właściwie powinniście przyjść, dopingować, a jeżeli nie możecie, to na kanale YouTube Sportowy Wałbrzych Jakub będzie komentował i transmitował ten mecz. To się nazywa marketing. Tym bardziej, że w przypadku panów i pani zawsze jest tam jakiś słodki poczęstunek, tu jakieś są losy do wygrania, jakieś wstępy do restauracji, gadżety, tak, ciastka. I grają w siatkówkę. No nie tylko panie, ale generalnie fakt faktem, te mecze są zupełnie inne. Na przykład mecz mężczyzn zawsze ma w sobie oprócz tej dramaturgii dużo siły, dużo tej ekspresji. Mecz kobiet to przeważnie jednak mimo wszystko więcej techniki jak siły, ale generalnie to sprawia, że siatkówka sama w sobie, mimo że jednego dnia, 2 mecze, każdy inny, w każdym każdy coś dla siebie znajdzie. Warto też dodać, że zespół kobiet ma drugą drużynę składającą się z juniorek, grającą w trzeciej lidze siatkówki i te panie też... Czyli pierwsza liga Dolnośląska chyba, tak jak to nazwaliśmy, nie? Dolnośląska liga juniorek, bo to ma 3 klasyfikacje. Proszę zobaczcie, kolejna wygrana Chemca, tym razem z Łotorii. Także widzicie, no, rozwija nam się siatkówka, rozwija nam się koszykówka, stanęła gdzieś w miejscu piłka nożna, super dużo innych wydarzeń i atrakcji w regionie. Przepraszam, myśmy o czymś nie wspomnieliśmy, ale tego się dzieje. Żadne karate, taekwondo, teraz przerwa była. Słuchajcie, taekwondo zaczęły się mistrzostwa Europy, nasi zawodnicy też tam pojechali, więc jak tylko będziemy zdali wyniki. Panowie i panie, jedna rzecz i to wam powiem. Na zakończenie. Na zakończenie. O mistrzostwach Polski, młodzieżowych mistrzostwach Polski w boksie specjalnie trochę więcej czasu poświęcimy już za tydzień, bo po prostu to dopiero się skończyło w momencie, gdy z wami się teraz widzimy. To był program z innych aren, transmitowaliśmy go prosto ze Szczawieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poprowadzili Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. Oglądajcie nas na kanale Sportowy Wałbrzych TV. Do zobaczenia.